Witam was wszystkich tutaj, nowe 2000. Dzisiaj rozpoczynamy sobie na moim kanale nową serię z gry Call of Juarez Gunslinger. Zacznijmy opowieść. Nowa gra. Normalny, trudny czy prawdziwy zachód? Weźmiemy normalny. Czy chcesz wyłączyć samouczki podczas tej rozgrywki? Wyłącz, ja tam nie potrzebuję żadnych samouczków. Gra jest na moim Steamie już od dawna, kiedyś ją przeszedłem, ale... Ale to nic. Nic raczej z niej już nie pamiętam. Zobaczymy. Zamknę się, bo to filmik jest. Wow, fajnie narysowane. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Ten YouTuber jest sławny. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Oh. Jest, skończył się filmik. Nareszcie już. Już tutaj przysypiałem, mamy godzinę dokładnie 20:07. Jest grubo. Pewnego razu w Springs. Kliknij spację, aby rozpocząć. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Springs. Tak myślałem, Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. Wow. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. Faktycznie, tak to... Co to mi da? Aha, bym się jeszcze zapisał PDS tamtego razu jak grałem chyba. Dobra. No to jeżeli tak, no to kupimy sobie wszystko. Okej. Okay. Chyba nie mam PD. Desperado. Wstecz. A, już nie mam wcale. Dobra. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Zabawne w innym sensie. Na przykład tutaj widzę krówkę i mnie to bawi. Naprawdę mnie to cholera jasna bawi. Wow! Ujeżdżam byka. Ujeżdżam byka. O cholera. Była krowa. Dobra, spieszam. Nieważne. Ja chodzi w 30 ile się FPS na moim kompie, więc jest spoko. Raczej nie sprawiam to problemów. O cholera. I knew those two morons would never let me through. Ej, nie biegnij, nie biegnij. I had no choice. Jak się celowało? BOOM! Headshot! Jeszcze jeden i... A nie, to jest koń. A chciałem zastrzelić takiego ładnego konia. Oh yeah. Oh yeah! I heard the shots and I knew I had to move fast. Co jest? His army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. Fire.
Nie. Was paying for the kid's apprehension. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Brat nie żyje? Oj. Nie. Spokojnie. Dobra, Sokolo oko. Wyjdź. Potrzebuję tylko piksel. Jeden jest. To była dynia, nieważne. O nie. Dobra. Znaczy ściszę sobie troszeczkę jeszcze tą grę, bo... Nie wiem, czy wy wszystko dobrze słyszycie, czy mnie dobrze słyszycie. Dobra. Powinno być okej. Cholera jasna. Jest amunicja. Tak się można bawić. Dobra. Ale się dzieje. Ej no. Dobrze. Już teraz amunicja jak debil. Tam był jakiś zły człowiek. Przeciwnik, to znaczy. Ej. O. Dlatego nie przejdziemy frontem. Ale zbieramy PD. Dobra. Ile ich... Dobra, ci co nie strzelam do nich chyba tak dużo, bo zaraz mi się skończą. Dobra. Słuchajcie, U to chyba było... Nie. Jak był ten tryb takiego... O, Q to był tryb w kurwu. Za przeproszeniem. Ta, nie, tak go nazwałem, tryb w kurwu. To tak wygląda. Oj! Ewo! Dobrze. Nie no. No gin. Dobrze. Oj! Aj, między oczy. Ja to jestem jednak dobry. E, użyj. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Coś tu jeszcze będzie? Nie. Ale i tak myślałem tu przyjść. Ja myślałem, że robię coś ponad. Jednak nie. O cholera! Beczka! Beczkę strzel, dobrze. Tak. Będę drifterem. Nie, skacz. O cholera! Q! Dobra. Q! Dobrze. Dobra, ciebie już nie ma, panowie. Panie, wszyscy, którzy to widzą. No wystaw łeb! Za przeproszeniem. Wow! Wyjdę i wcisnę Q. Zobaczmy, co się stanie. Oj! Dobra. Ale żyję. To jest najważniejsze. Biegnę, pierdziele, biegnę. Ej! Mam sobie walczyć o słonę, ale... Cholera. Watcha! Da się atakować? Kurwa, da, biegnie tych drzwi. No wejdź! O nie, ginę. Cholera. Dobra. Wyjdę wszystkim na Q. Ale w dobrym miejscu Q. Tak, żeby zabić jak naj... Dobra, strzelaj! Q! Tam jest u góry. No ginżesz! No, zginiesz wreszcie? Dobra, żyją. Tam jest. No jak to otworzyć? Tu jest jeszcze jeden. I jeszcze wreszcie wypierdzielaj. Super ścieżka. Ty, to jest mój. Brudny Dian? And upstairs I found Billy and Charlie Powder. Tu? To ja szukam ciekawostek. O.
Secret. Wow. Berasna. Może jakichś Niemców zestrzelimy? Jak. Czy pewnie nie ma monetyzacji? Nieważne. Mam dwu... O, dobra, zamknę się. Snajper. 27 lat, 21 trupów. Sprytniak Lis. Billy. Kiedy? Billy looked at me and said, about time, amigo. Grab a gun and get to the window. Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Ole go zabił. Nie, jeszcze nie zabił, jeszcze. Ej no! O! Mamy cel. Hej! No dawaj, dawaj, strzelaj! Bez celowania nawet! Da się rzucić granat? Albo uciec stąd, bo zaraz zginę? A się. Muszę odpocząć. Teraz wychodzimy, wciskamy Q i robimy roz... kurw! Aha. Zabiłem... jednego. Oj! Berwo Charlie. O nie! Żeby tylko Berwo, typek został po prostu rozpieprzony. Dobra. Easy, easy. Beczka, tam jest beczka! A jest. Mogę iść? Do domu? Tu jest! Dwóch nawet! Dobra. Jeszcze jeden tu. Ej, zaraz zginę. Tu. Cool. Dobrze. Gdzie? Tu. Dobra, odpocznę troszeczkę. I robimy dalej. Ty, ile tu jeszcze jest? Tu jeden. I ostatni tu. O kurde, S! Nie wyszło, ale nie żyje. Cholera jasna, dajcie mi odpocząć! Zaraz zginę. Dobra. Jak oni giną fajnie. Dobra, wypieprzam to. O ile mogę. Dumbass that I was. Q, wyważ drzwi. What the fuck? Dobra. Konie ze stajni mam przeprowadzić? I to jest priorytetowe zadanie. O cholera. Tarczownik! Rojo! Dlaczego? Nie dałem lajka, rozumiem, ale kurde, żeby mnie od razu zabić? Dobra. Please call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. O cholera! Co się stało? Nowy poziom. Weźmiemy łowcę. Patrzenie przez przyrządy strzelnicze spowalnia czas. No to się zawsze przyda. Dlaczego? Bo tak, patrzcie. Spowolniłem czas! Ale to będzie piękne. Strzelanie z dwóch broni na raz. Piękne albo wkurzające. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Dobra, gdzie ma iść? Tam przyprowadzić w końcu te... Ej, ej, ej! Ja tu mówię o koniach, a nie o was, panowie! Dobra, przeładuj. I napierdzielamy! I had the stables within my reach. O! Kury, czy za kury są punkty? Są punkty! Walalalalala! Nie zabijamy kur, ale zabijamy dynię. Dobra. Przeładuj, wchodzimy po koniki! That's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Co? Skąd? Tam jest kura. Tam była kura. Dum! Przystojny. Ale zręczny inaczej. Więc raczej się nie powinniśmy bać.
Cholera. Pierwszy pojedynek, już nie pamiętam jak to się robiło. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. No, na pewno. Wzrok grzechotnika jak cholera. Pienie, aha, mam się na nim skupić. A ja pamiętam, że można było wykończyć, jeżeli zabić przeciwnika honorowo i niehonorowo. Ja pamiętam, że ja preferowałem niehonorowo. Pienie. Raz, dwa! Jest, jest, strzelaj! Jest, dostał jaja! In a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. Co? I finally reached those damn stables. Dobra. Tym razem naprawdę. Piękne. Stepped inside and... Dobra. The last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? End? Boy, that was just the beginning. Dopiero początek, tak? Honorowo zabity. Widzimy zabitych 67 ludzi. Ulubiona broń, 6-strzałowiec. Ulubiona nagroda, spadaj. Nieważne, co to było. Skupienie 97%. Prawie 98%, więc jest sztos. Szybkość też na super poziomie. Premia PD, całkowity czas. Celność tylko 41%, okruchy prawdy 2 z 3. Do lodziska. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo tę serię będziemy ciągnęli po rozdziałach, bo później nie wiem jak będzie dłuższy rozdział, co wtedy zrobić. Po prostu jeden rozdział, jeden odcinek, będą akurat tak po kilkanaście minut, żebyście sobie na spokojnie obejrzeli. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmiku, komentujcie, subskrybujcie i oczywiście łapkujcie. Na razie, cześć!